Państwo. Doceniamy magię słów, ale to czyny czynią świat. Szanowni Państwo, w sprawie Euro 2012 w Gdańsku i na Pomorzu powiedziano już wiele, ale nie załatwiono jednej sprawy. I ja mam tą przyjemność. Panie Prezydencie, dziękujemy za euro. Płytkę dedykuję wszystkim Gdańszczankom i Gdańszczanom, dlatego że oni są zbiorowym laureatem tego wielkiego wydarzenia ubiegłego roku, które bez wątpienia stało się cenzurą pewną, ważnym etapem w życiu nie tylko Gdańska, metropolii gdańskiej, ale naszego województwa. To taki przykład, że można grać w jednej drużynie, strzelać gole do właściwej bramki i pokonywać to, co często jest naszą słabością, czyli źle pojęty indywidualizm, partykularyzm. Także Gdańszczanie, Gdańszczanki, my wszyscy, Pomorzanie, pokazaliśmy, że możemy godnie przyjąć całą Europę. Euro 2012 to też wielki projekt społeczny, taka akumulacja energii, taka dowód, że trzeba marzyć, że trzeba formułować cele często przekraczające nasze aktualne możliwości. Bo przecież pamiętacie, kiedy składaliśmy aplikację, Lechia Gdańsk była w piątej chyba, czy czwartej lidze. Stadion na Traugutta wyglądał fatalnie. W letnicy niosły kurki, jajeczka, były piękne wiejskie, siedlska, anielskie, chociaż niekoniecznie tylko widoki. Dzisiaj to jest inna letnica, inny Gdańsk, inne Pomorze. Euro 2012 to był wielki też projekt cywilizacyjny. Bardzo dziękujemy.